Podobno nie posiadały prawa jazdy. Był to rajd kończący się staranowaniem meleksa. Doszło do zatrzymania obywatelskiego, dlatego że mamy bardzo sprawnie działających pracowników, ale również znakomicie reagującą policję z Nowego Miasta, która natychmiast pospieszyła z pomocą. Mamy nadzieję, że ten wybryk chuligański zostanie ukarany. Nie opłaca się tutaj na tereny Nowego Zoo przyjeżdżać po to, żeby łamać obowiązujące przepisy i regulaminy, dlatego że każdą osobę spotka kara.